Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze z plenerku. Moi drodzy, pociągniemy sobie jeszcze tą myśl z ostatniego nagrania, mianowicie, że zbawiony może być tylko ten, kto świadomie zawoła do Chrystusa. Taka narracja, że człowiek, żeby być zbawiony, potrzebuje pełnej świadomości, jest obrzydliwą herezją, która w konsekwencji wykrzywia Boga, czyni z Niego rogatego cielca, jak i też ogranicza zbawienie. Bóg zbawił wszystkich ludzi, Bóg chce zbawić wszystkich ludzi i łaska zbawienia ukazała się wszystkim ludziom. To są słowa z Pisma Świętego, a więc sola scriptura. Stawianie sprawy w taki sposób, że tylko świadomy, a więc albo dorosły, jak to niektórzy mówią, też może być zbawiony, wyklucza z możliwości zbawienia setki milionów ludzi. I tutaj mówię o dzieciach, którym nie dane było dożyć osiągnięcia stanu pełnej świadomości, jak i całych milionów ludzi, którzy urodzili się z jakimiś wadami mentalnymi, tak? Z ludźmi upośledzonymi, tak? Którym, jak się mówiło o Jezusie, to myśleli o truskawkach. Czy tacy ludzie z góry zostali po prostu wyrzuceni poza nawias zbawienia, poza jakąkolwiek możliwość zbawienia, ponieważ nie jest im dane bycia świadomym, tak? Bóg, który jest opiekunem najsłabszych i nakazuje nam mieć staranie o najsłabszych, w tym przypadku właśnie o dzieci i o ludzi upośledzonych umysłowo, rogaty ścierwo protestanckie takich ludzi po prostu ma gdzieś, odmawia im łaski zbawienia i zostawia ich na potępienie, tak? No bo taki należy wyciągnąć wniosek, skoro tylko świadomi ludzie, którzy są świadomi swojego wyboru Chrystusa, mogą osiągnąć zbawienie, no to dzieci i upośledzeni ludzie szturmem walą do piekła, bez żadnej możliwości i szansy na zbawienie. Tak? No tak, taki jest wniosek. To w konsekwencji głoszą protestanci, a więc może się zbawić tylko w pełni zdrowy, świadomy, czyli zdrowo myślący człowiek. Zbawienie nie jest dla dzieci, nie jest dla chorych. Takie jest protestanckie nauczanie, takie jest protestanckie ścierwo, którego nazywają Bogiem. Niestety, prawdziwy Bóg w rzymskim kościele katolickim okazuje swoją troskę o każdego człowieka i przez swój święty rzymski i apostolski kościół katolicki daje możliwość zbawienia każdemu, nawet dziecku, które jest w łonie matki, któremu zagraża niebezpieczeństwo, bo można ochrzcić dziecko, które jest w łonie matki, dziecko, które się rodzi i ma 24 godziny życia, takie dziecko już może przez chrzest być przyjęte przez Boga. W takim dziecku może zamieszkać Duch Święty. To, że się sekciarzom nie mieści w głowie, jak to jest możliwe, to już jest ich problem. Bóg jest trochę większy od nas i podrazi sobie prowadzić dziecko, tak? I zbawić dziecko, nawet jeśli nie jest świadome. Tak samo tyczy się z osób niepełnosprawnych umysłowo. Mogą być w pełni ochrzczone, stać się częścią Kościoła i osiągnąć pełnię zbawczej łaski. To, jak Bóg ich prowadzi, jak z nimi rozmawia, to już jest sprawa między Bogiem a upośledzonym umysłowo. Fakt jest faktem, że Bóg potrafi też i z takimi rozmawiać i fakt jest faktem, że i taki potrafi nawiązać kontakt z Bogiem. Nawet jeżeli odbywa się to, powiedzmy, na innych falach niż my nadajemy, co się uważamy za zdrowych, tak? Więc jeżeli my nadajemy na falach 103 FM, oni nadają na krótkich falach 93. O! Tak? I Bóg potrafi do nich trafić, no ale i potrafi ich zbawić, no ale sekciarze z racji tego, że oni nie są świadomi, odmawiają im możliwości zbawienia. Tak? Czy taki jest Bóg Słowa Bożego?
który chce zbawić wszystkich ludzi. No tak, teraz będziemy tworzyć definicję, co to znaczy wszyscy ludzie. Jak to próbował tworzyć pastor Celikas, więc należałoby powiedzieć, że wszyscy ludzie, ale nie wszyscy, ale wszyscy ci, którzy są zdrowi umysłowo, wszyscy ci, którzy są w pełni świadomi. O. Tak, pewnie takie definicje trzeba teraz tworzyć, nie? No bo nawet dorosły, ale jak jest upośledzony, to nie może być zbawiony, bo temu o Jezusie, a on będzie o truskawkach mówił, tak? No właśnie. To nawet jak ty mu mówisz o Jezusie, on ci będzie odpowiadał o truskawkach, to Chrystus, słuchając go o truskawkach, i tak znajdzie drogę do niego, żeby on wybrał Chrystusa. W inny sposób niż tobie się wydaje, drogi protestancie. Tak? No właśnie. Więc co z tymi dziećmi? Setki milionów ludzi są wykluczonych nawet z możliwości zbawienia. Nie mają nawet takiej szansy. Więc pastor, chcący być konsekwentnym tego, co mówi, że dzieci nie wolno chrzcić, tylko że trzeba być świadomym, żeby klepnąć tą przeklętą formułkę, musi powiedzieć: wszystkie dzieci umierające przed uzyskaniem stanu świadomości, jak i wszyscy upośledzeni umysłowo, z góry wszyscy są przeznaczeni na potępienie, ponieważ nie są zdolni do świadomego wyboru Chrystusa. O. Czy któryś z was będzie miał jaja i tak powie? To proszę bardzo, i proszę to oczywiście biblijnie zakorzenić, że niepełnosprawni umysłowo i dzieci przed osiągnięciem pełnej świadomości walą do piekła. Wszak wszystko to, co głosicie, jest oparte na sola scriptura, więc czekam na wersety biblijne. I apeluję, przestańcie wykrzywiać Boga, przestańcie wykrzywiać zbawcze Jego dzieło, którego Chrystus dokonał na krzyżu. Bo ono jest dla każdego. Dla chorego dziecka w łonie matki, dla chorego dziecka, które umiera w parę godzin po urodzeniu, jak i dla upośledzonych umysłowo. Dla każdego. Bóg każdego potrafi zbawić. Nawet tych, którzy nie są świadomi po naszemu. Na boskich falach inaczej są świadomi. Bo Bóg ich potrafi zbawić. To, że sekciarstwu się to nie mieści w głowie, to nie znaczy, że Bóg jest taki jak sekciarstwki i że też mu się nie mieści w głowie, jak go zbawić, dlatego go zostawia na piekło. Takie jest sekciarskie ścierwo, rogate ścierwo, przed którym się kłaniają, w którego wierzą i którego, co najgorsze, próbują ubiblijnić. Pozdrawiam.